Zakończyliśmy swój udział w fazie grupowej turnieju, w którym kibice śpią w barakach blaszanych i płacą za to $200 za noc. Cześć, ja się nazywam Tomasz, ten kanał nazywa się Tak i reprezentacja Polski pierwszy raz w moim życiu wyszła z grupy na Mistrzostwach Świata. No i jako Polak nie do końca jestem w stanie się cieszyć z tego, że przegraliśmy 2-0, ale Meksyk wygrał 2-1 z Arabią Saudyjską, dzięki czemu, dzięki różnicy bramek lepszej, no to południowi sąsiedzi Stanów Zjednoczonych odpadają, a my jedziemy do 1/8, gdzie czeka nas Francja. No i dobra, pierwszy raz w moim życiu taki sukces, przynajmniej jeżeli chodzi o wynik. I no, jestem Polakiem, dlatego trudno mi skakać z radości, nie jestem zachwycony, no bo przecież mamy to w swojej naturze, prawda? No bo ciężko po porażce w takim stylu jest nie wiadomo jak wysoko skakać z radości. No, no był moment taki, że zrobiłem sobie tak, że ten gol Saudyjczyków naprawdę mnie ucieszył i w ogóle, no bo myślę, że zacznijmy od tego, że serdeczne gratulacje dla reprezentacji Polski. Jakby to nie zostało osiągnięte. Jakby to się nie działo i jakich nie należałoby wyciągać wniosków na przyszłość, no to jest historyczny wynik. Jest historyczny wynik, do który należy gratulować i tyle. Zarówno trenerowi, jak i całej kadrze. A tak serio, serio, już niezależnie od tego, że to tylko jest wynik, no to naprawdę jestem bardzo z siebie zadowolony, że przewidziałem to, że Wojciech Szczęsny zagra wielki turniej. Myślę, że już teraz możemy mówić w jego wykonaniu o wielkim turnieju. No i Bartosz Bereszyński ponownie bardzo mi się podobał. Szkoda, że zszedł przed końcem spotkania. Żywię nadzieję, że zagra z Francuzami, bo będzie nam bardzo tam potrzebny. No cóż, zagraliśmy słabo po prostu i nikt się chyba nie spodziewał, że będziemy nie wiadomo jak w ofensywie cisnąć Argentyńczyków. No broniliśmy po prostu i to była bardzo często najzwyklejsza w świecie Częstochowa, ale te pierwszych 10-15 minut, no nie wyglądało to aż tak dramatycznie. Coś tam próbowaliśmy z przodu. Myślę, że sporo złego można powiedzieć o arbitrze tego spotkania, bo oczywiście Argentyńczycy byli bez porównania od nas lepsi, ale Makeli, no, niezbyt dobrze w moim odczuciu oceniał to, kiedy na przykład należy dać Argentyńczykom kartkę. Ten rzut karny to nikt nie będzie mnie w stanie przekonać do tego, że to było w jakikolwiek sposób uzasadnione, no bo nie było absolutnie. Messi został po prostu dotknięty tam w policzek i jestem w szoku, że po interwencji VAR-u ta jedenastka została gwizdnięta. Całe szczęście, że Wojciech Szczęsny ten rzut karny obronił, no bo jasne, bo nie straciliśmy bramki, ale już tak patrząc z perspektywy całego spotkania, to trudno mi sobie wyobrazić, żeby to nie był moment, w którym Argentyńczycy poczuliby krew i ten wynik byłby dużo, dużo bardziej bolesny dla nas. Brawa zatem dla Wojciecha Szczęsnego, który ma też taki dodatkowy plusik, bo w wywiadzie pomeczowym powiedział, że no to karny nie był, ale ostatecznie dobrze, że został on gwizdnięty, bo miał okazję się popisać. No lubię poczucie humoru Szczęsnego i dodaję takiego fajnego kolorytu tej kadrze. Nawet jeżeli nie zawsze wypowiadać w taki sposób, który się każdemu podoba. No tutaj to chyba było uniwersalnie uśmiechnięte, że tak powiem. Argentyna wyglądała mniej źle niż w poprzednich dwóch spotkaniach i wydaje mi się, że to nie jest nasza wina, tylko wina czy zasługa tego, że ta ekipa chyba trochę się jednak faktycznie rozkręca. No wydaje mi się, że Australia to nie będzie dla nich przeszkoda i awansują dalej bez problemu. Coś mi się wydaje, że Robert Lewandowski sporo krytyki zebrał po tym spotkaniu, jakoś tak wzdłuż i wszerz Twittera czy innych tam mediów nie przeglądałem, ale parę razy próbował utrzymać piłkę, parę razy powinien zarobić faul, ale sędzia, naprawdę nie mam pojęcia, co w tym spotkaniu robił. No i z jednej strony fajnie, że wyszliśmy z grupy, naprawdę. Jest to wynik, którego myślę, że mało kto się tak naprawdę spodziewał. Może było trochę wiary i tak dalej. Ale patrząc na tę grupę, no trudno było być przekonanym, że uda się z tej grupy wyjść. To nie była grupa, z której trzeba koniecznie wyjść, z której wyjść nie ma możliwości. No ale no to teraz czekamy na Francję i chyba czekamy tylko na to, żeby się nie zbłaźnić tak naprawdę. Dużo mam sobie znaków zapytania odnośnie tego, co z tą kadrą po tym turnieju. Ale myślę, że co do tego, to sobie poczekamy na po prostu wynik tego spotkania. No, czasami cuda się zdarzają. Wczoraj tego cudu nie było tak naprawdę, no ale może z Francją nam się uda. No, kto wie. Czekamy na niedzielę.
No, a poza tym Duńczycy są jak do tej pory moim największym zawodem tego turnieju i zasłużenie pożegnali się z Katarem. Pozytywnie zapamiętam ich tylko i wyłącznie z tego, że mieli fajne koszulki, bo ten patent z tym, że herb i w ogóle nazwa sponsora technicznego i tak dalej były w tym samym kolorze, co reszta koszulki, żeby nie być jakoś tam widocznym, żeby się w tym paskudnym Katarze nie reklamować, no to jest coś, co naprawdę zapamiętam faktycznie. No ale poza tym czysto piłkarsko wyglądało to bardzo, bardzo słabo i szkoda. Szkoda, że tak to się skończyło, ale mimo wszystko cieszę się, że nie awansowali, bo z taką grą po prostu no, piłce nożnej należało się, żeby Duńczycy nie awansowali. I to wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego filmu do końca. Podzielcie się swoimi emocjami. Czy jest w Was euforia, że się udało wyjść, czy może trochę jednak zgorzchnienia w związku z tym, w jakich to było okolicznościach. No bo też powiedzmy tak, by the way, że sportowo te okoliczności były bardzo średnie, ale to też nie było tak, że nieuczciwie ten awans sobie wywalczyliśmy. Nie, to zostało zrobione w uczciwy sposób, w niezbyt imponujący, czysto sportowo, ale jednak. Dzięki za uwagę, cześć.